Akademickiej Wojskowie z dnia 15 października 2012 roku w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych Funduszu Sołeckiego Wsi Konradowo za 2010 rok i 2011. Posiedzenie podsumowujące kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy we Wskowie w obecności pierwszego zastępcy burmistrza miasta i gminy Wschowa, pana Andrzeja Nowickiego, naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych, pana Wojciecha Kuryło oraz członków Komisji Rewizyjnej w składzie Roman Stocki, Zbigniew Kosiński, Piotr Buczek, Andrzej Borkiewicz, Czesław Kupę, Helena Nikolin. Kontrola została zlecona przez Radę Miejską we Wschowie uchwałą nr 259/12 z dnia 27 września 2012 roku. Sprawa pierwsza. Niezapłacona faktura. Komisja Rewizyjna odbyła szereg spotkań z osobami związanymi bezpośrednio bądź pośrednio ze sprawą rozliczeń finansowych za roboty budowlane w 2010 roku przy sali wiejskiej w Konradowie. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z panem Robertem Słodyką, przedsiębiorcą, wykonawcą robót, i panem Janem Przezworem, byłym sołtysem wsi Konradowo, oraz przedstawionymi przez nich oświadczeniami, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że do Urzędu Miasta i Gminy w Wschowie, w latach 2010-2011 nie wpłynęła faktura od przedsiębiorcy pana Roberta Słodyki za wykonane prace. Pan Robert Słodyka za wyżej wymienione roboty w dniu 31 sierpnia 2012 roku złożył w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie duplikat rachunku numer 1/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku. Na podstawie wyżej wymienionego duplikatu Urząd Miasta i Gminy dokonał przelewu za wykonane roboty w 2010 roku. Przelewu dokonano w dniu 10 września 2012 roku. Sprawa druga. Dwie faktury za paliwo. Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili rozmowy z księgowym Intermarsze we Wschowie oraz byłym sołtysem wsi Konradowo w 2010 roku panem Janem Przezworem. Księgowy Intermarsze stwierdził, że mylnie na fakturze w rubryce komentarz wpisano dożynki wyszarów. Dlatego z tym samym numerem faktury wystawiono nową fakturę z komentarzem dożynki gminne Konradowo. Faktura ta została rozliczona na podstawie zaliczki pobranej przez pana Wojciecha Kuryło w 2010 roku. Pojawienie się dwóch faktur było następstwem niezniszczenia mylnie wypisanej pierwszej faktury. Sprawa trzecia. Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych. Zaplanowane wydatki w latach 2010-2011 zostały wydatkowane zgodnie z planem Finansowego Funduszu Sołeckiego Wsi Konradowo. Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonych przez Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta i Gminy Wschowa dokumentów księgowych nie wnosi zastrzeżeń co do wydatkowanych środków sołectwa Konradowo. I tu następują podpisy, bo również Andrzej Nowicki, naczelnik Wydziału pan Wojciech Kołyło oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana wnioskodawcy, pana Zdzisława Mazura. Czy ta informacja jest dla pana satysfakcjonująca? Bardzo dziękuję Komisji Rewizyjnej.
przewidywalności chcę określić jedną kwestię. Pan Przezbór był pod zarzutem nierozliczenia się finansowego z tytułu wykonanych robót przez przedsiębiorcę. Dzięki waszej kontroli doszło do zamknięcia tego zarzutu wobec pana Przezbóra. I to jest chyba bardzo fajny efekt pozytywny komisji kontroli komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odczytanie tego protokołu z kontroli. No jak ten protokół jest zgodny z moim osobistym głosowaniem na poprzedniej sesji, gdzie głosowałem jako przeciwko, bo uważałem, że sprawa nie jest aż takiej wagi, ale może dobrze tak się stało, aczkolwiek uważam, że w tej kwestii należą się przeprosiny dla pana Rejkosia, bo tutaj sporo zarzutów było skierowanych pod jego adresem i to były, jak się okazuje, zarzuty bezzasadne. I uważam, że osoby, które tutaj skierowały tą sprawę na takie tory, powinny się poczuć do tej tory, to po prostu w kierunku pana Rejkosia powiedzieć. Pan Krzysztof Rejkosz jest pracownikiem Urzędu Miasta Gminy Wersowie, którego ja jestem kierownikiem, a dodatkowo jest pełnomocnikiem burmistrza, moim pełnomocnikiem. Z informacji, które uzyskałem od pana Andrzeja Nowickiego, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, ale również od członków Komisji Rewizyjnej, a także od przewodniczącego Rady Miejskiej pana Bajszczyna, jednoznacznie wynika, że dołączony do wniosku pana radnego Krzysztofa Mazura dokument w postaci oświadczenia podpisanego przez pana Słodykę, a także komentarze czy przypuszczenia, które pojawiły się tam i dotyczyły imiennie pana Krzysztofa Rejkosia, postawiły jego, a skoro jest pracownikiem urzędu, to myślę, że i cały urząd i mnie jako kierownika, niekoniecznie przy chylnym świetle. Z tego zbioru pism, które złożył pan radny Zdzisław Mazur, można było wyciągnąć wniosek, że jest daleko idące prawdopodobieństwo, że zniknęły jakieś pieniądze, które zostały pobrane na zapłacenie panu Słodyce, że nie dostał on tego wynagrodzenia, a wskazane źródło to pan Krzysztof Rejkosz. Ja muszę z całą stanowczością oświadczyć, że tego typu formułowania, jeżeli byłyby w dalszym ciągu formułowane, będę traktował jako pomówienia i wręcz próbę zniesławienia i będziemy podejmować ku temu odpowiednie środki. Pan Słodyka oświadczył, że nigdy wcześniej nie rozmawiał z panem Rejkosiem, w ogóle nie zna tej osoby i nie mógł go wskazywać jako osoby odpowiedzialnej. Potwierdził, że podpisał oświadczenie bez zapoznawania się z jego treścią, ponieważ podsunięto mu oświadczenie z komentarzem, że jak to podpisze, to dostanie pieniądze z gminy. I ja bardzo też się cieszę z faktu takiego, że jeden z miejscowych, skłodzkich przedsiębiorców wreszcie otrzymał wynagrodzenie za wykonaną pracę, bo tak powinno w cywilizowanym świecie się te sprawy załatwiać. Natomiast chcę jeszcze raz z całą determinacją podkreślić, że pan Słodyka dawno otrzymałby wynagrodzenie za swoją pracę, gdyby spełniony był warunek, że nie tylko zostałaby wystawiona faktura czy rachunek, ale zostałaby ona dostarczona do urzędu, gdzie musi być opisana przez merytorycznego pracownika, sprawdzona pod względem rachunkowym i księgowym przez służby finansowe i dopiero wtedy podlega zatwierdzeniu do wypłaty. W momencie, kiedy tak się stało, jak czytał pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w bardzo krótkim okresie czasu ta sprawa została uregulowana. Natomiast cieszę się i wyrażam wielką wręcz satysfakcję, że kontrola Komisji Rewizyjnej, w której również uczestniczyli radni opozycji, nie potwierdziła przypuszczeń, z którymi mieliśmy do czynienia i że padło tam stwierdzenie, że nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Dziękuję. Wszystko, co powiedział pan burmistrz w otoczce podejrzeń, zarzutów, nie było takich stwierdzeń w moim wniosku. Podstawą wniosku o przeprowadzenie kontroli są oświadczenie z dnia 14 maja 2012 roku o braku rozliczenia finansowego za roboty wykonane w 2010 roku przy Sali Miejskiej w Kuratowie przez firmę
burt w Konradowie, oryginał założenie. Według składającego oświadczenie pełnomocnik burmistrza pan Rękosik stwierdził, że pieniądze za remont pobrał sołtys pan Jan Przezbór. Takie oświadczenie podpisał pan Rękosik. Tylko w tym momencie się pojawia jego według składającego oświadczenie, raz trzeba czytać. Pełnomocnik burmistrza pan Krzysztof Rękosik stwierdził, że pieniądze za remont pobrał sołtys pan Jan Przezbór. I kto to podpisał? Pan Słodyk. A powiedział pan, że ja podpisałem to oświadczenie. Nie porozumienie, tutaj zawsze to bardzo serdecznie przepraszam. Natomiast ja jeszcze raz powiem, w tej sprawie nie miałem osobistego stosunku do całych zarzutów i całej tej kwestii. Poprosiłem, mając określone dokumenty o przeprowadzenie kontroli. I będę tak zawsze postępował, gdy obowiązkiem komisji kontroli rewizyjnej jest sprawdzanie tego typu sytuacji, a nie dochodzenie osobiste, prywatne, prowadzone przez radnych. Dziękuję bardzo. Panie Dziękuję. Jeśli takie nastąpiło przejęzyczenie, to bardzo przepraszam. Proszę Państwa, ja jako sołtys powiem, na pewno było jakieś zaniedbanie z jednej i z drugiej strony, dlatego że my jako sołtysi mamy prawo rachunek dostarczyć w gminie w 7 dniach. Najdłuższy termin to myślę jest 7 dni. Nie może być przyciągany, dlatego że każdy czeka na pieniądze za wykonaną pracę czy za sprzedany towar. Dlatego myślę, że tu jest zaniedbanie i pana Przyzbora i pana, który wykonał pracę, a się nie dopominał. Być może gdyby się dopomniał ten, który wykonał, miałby to wcześniej zapłacone i nie byłoby takich nieporozumień. Zresztą w tamtym czasie nie był pełniącym obowiązki nad sołtysami pan Rękosz, tylko był to pan Wojciech Kuryło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze o głos prosi pan przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Romasow. Proszę. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że odbyłem rozmowę telefoniczną z panem Robertem Słodyką, który przepraszał wszystkich, bo czuje się winny za to zamieszanie. To on przede wszystkim powinien dopełnić zapłacenia, żeby zapłacono za tą fakturę Urzędzie Miasta Gdyni. Nie ma pretensji do nikogo, ani do pana Rękosia, ani do sołtysa wsi Konradowej. Także że myślę, że na tym sprawę powinniśmy zakończyć.